Ja mówię do kolegi, ja nie pamiętam, żeby coś takiego... Ja nie mówię, że w ogóle jakaś impreza, ale inna, nie? Czy jakaś tam... Ja mówię, mi przypomniałem sobie tylko jak była ta zima i jak zalało. To też było, ale to nie było aż tak straszne. Nie na taką skalę. Nie na taką skalę. Nie. Nie da się pani spanikować. Nie. I szczerze, nie robiłam żadnych zakupów, nic. Normalnie. Skończył mi się majonez, kupiłam. Chrzan kupiłam. Nie wiem, mąka, cukier kupiłam, a tak nie. Nie, nie. A zasadnym jest pani zdaniem to, że dzisiaj nie ma kibiców na stadionie w czasie meczu? No tak, bo przecież ile by było wtedy osób? Czyli profilaktyka jak najbardziej. Zachowana taka powinna być. Nie boi się pan witać? W jaki sposób się pan wita? Czy kiedykolwiek spotkałeś się w swojej karierze z tym, żeby rzeczywiście takie mecze w takiej skali? W takiej skali, w sensie, że taki duży stadion, czy nie, ogólnie... Nie, zobacz, że nie ma kibiców, nie ma eskorty dziecięcej, no tak, nie ma... No ja miałem raz, ale to jak gram w Holandii, to... bo nasze kibice odpalali tam fajerwerki gdzieś tam i tak w sensie niebezpiecznie było i dlatego odwołali nasz następny mecz u siebie bez kibiców. No i było ale, tak... Czyli miało to związek z zakazami dla kibiców. Tak, no ale, i... był, ale było pusto. No, grałem kiedyś w puste stadiony, ale dziwna, troszkę dziwna sytuacja. My oczywiście chcemy grać przeciwko naszej kibicy, bo mecz bez kibicy to nie mecz, no. To bardziej, nie wiem, wygląda to bardziej jak sparring, no. Taki mecz sparringowy, który trenujesz, jest się na stadion, to nie jest fajne, ale są rzeczy, sytuacje, które my nie możemy kontrolować. Jestem pierwszy, który chce grać oczywiście z kibicami, ale zdrowia pierwszy. No. I jak mówią, że to jest najlepsza opcja, no to musimy słuchać. Musimy słuchać osoby, które znają no, ten temat. Gra się ogólnie dla... No. Dla pełnych trybun, to jest najfajniejsze i w takich okolicach nie chce się grać, ale no, myślę, że cały świat jest świadomy tego, że to w tym momencie podjąć taką decyzję jest chyba najlepsze, bo widać, że we Włoszech i w innych krajach chcą najpierw mieć 2000 czy 3000 ludzi, którym złapią tą chorobę i potem dopiero zamykają. Myślę, że tutaj w Polsce bardzo dobrze, że tak szybko podjęli decyzję, żeby zmniejszyć ryzyko i żeby jak najszybciej pozbyć się tej choroby w kraju. Ja nie pijam żadnych soków, jeżeli wczoraj... O, co zrobiłam sobie? Sok. Żeby się wspomóc. Z witaminowo. Czego? Mam to sprawdzone od wielu lat. Burak, marchew, jabłko. Samo zdrowie. Taka bomba witaminowa, a wie pani jak się pobudza energia? Przysięgam, ja to mam sprawdzone od lat. Co pani po tym robi, po tym soku? Jak się pobudza? Szaleję, meble przestawiam. I mam nadzieję, że jak najszybciej to kibice wrócą i korona wraca do domu. Nie? Ty jesteś tą osobą, która jest taka bardziej spokojna, spokojnie reaguje, czy wdziera się u ciebie panika? Nie, panik nie ma w ogóle, bo... Nie wykupujesz nic w sklepach jeszcze? Nie. To jest jak słyszałem w jakiś człowiek w Hiszpanii mówił, no to jest jak loteria. No, loteria grają milion ludzi i tylko wygrywa jeden, dwa, trzy. No, może to jest to samo. Mam nadzieję, że nie wygrywam tysy. A jak ma się rzecz w Holandii? Tam też działają tak profilaktycznie? Nie, no fatalnie, naprawdę. Co to bo znaczy tam jest fatalnie? W jednym województwie tam się zaczęło. I
tam jest chyba w Holandii ogólnie jest prawie 400 osób zarażonych. Tak, zarażonych. A śmiertelne? No śmiertelnie 2-3, ale chodzi o to, że w tym województwie jest 350. I wczoraj wyszło, że tam w ten weekend miało być 4 mecze w Ekstraklasie pierwszej lidze. I tylko te mecze zostały odwołane, ogólnie kompletnie odwołane, bez nie będzie gra, nie będą grane. Po prostu jako. A reszta ligi, Ekstraklasy pierwszej będą grali i udział kibiców też będzie. Ale nawet nie przemyśleli tego, że te drużyny, które z tego województwa pochodzą i mają wyjazd, że nie mogą tego, że też, no, głupio. Mówię, jak mówiłem, oni w Holandii tak... Lekceważąco podchodzą bardzo do problemu. Jaki jest skład? Dosyć taki eksperymentalny, zdaje się. Eksperymentalny. Trener zrobił kilka zmian. Mamy długa kadra zawodników. Jesteśmy 20 kilka zawodników. Wszyscy systemy jesteśmy prawie zdrowi. Teraz tylko Sewa jest kontuzjowany i Dominik. Reszta jesteśmy na dyspozycji trenerów. Jesteśmy profesjonalnych zawodników. Gramy wszyscy w ekstraklasę. Obojętnie kto gra, jesteśmy wszyscy gotowi. Dzisiaj pojedę na wojsku 11 zawodników gotowy na walkę i żeby wygrać tego meczu. My wiemy, że mamy wysoką jakość w drużynie i myślę, że chłopaki dzisiaj to chcą pokazać. Wracasz do bilansu z Lechiem, myślę, że najważniejszy mecz w ostatnich 5 chyba z nimi wygraliśmy i przez to zaczęliśmy drogę do mistrzostwa, a oni drogę na trzecie miejsce. Czyli ten bilans nie jest, no dla mnie to nie jest ważne, jak z jedną drużyną masz zły bilans, bo w tym momencie jesteśmy na drugim miejscu, mimo że to 2 razy z nimi nie wygraliśmy w tym sezonie. A zwycięstwo nad Legią bardzo was tak podbudowało? No oczywiście. Czy meczek z każdym innym? Nie, no to nie ma takich rzeczy, bo wygraliśmy z Arką, to było ważne zwycięstwo, bo w tamtym momencie... Szczególnie dla ciebie, tak sobie myślę. No nie, nawet nie dla mnie, też dla drużyny, bo było takim przegranym meczu z Rakowem, gdzie dużo drużyn doskoczyło do nas wtedy. I z Arką graliśmy ostatni mecz z kolejki, gdzie jakbyśmy nie wygrali, bo też zrobiły się większe problemy do pierwszej ósemki. A teraz z Arką uspokoiliśmy sytuację i z Legią potwierdziliśmy to, co każdy u nas wie, że jesteśmy mocną drużyną i mimo tego, że dużo zawodników nas opuściło, jesteśmy w stanie ugrać coś w tym sezonie. Do momentu, jak chłopaki całe ekstraklasy są zdrowi, sędziowie, wiadomo, to mi się wydaje, że musimy dokończyć całą rundę do 37 kolejki, bo mi się wydaje, że do 30 kolejki nagle skończyć to by było niesprawiedliwe dla drużyn, którzy walczą o ósemkę, którzy walczą o puchary i też przede wszystkim myśląc o drużynach, którzy grają o utrzymanie. Super, bardzo się cieszę, że nie grałeś.
żegnamy się z Pucharem Polski w dosyć nietypowych warunkach, dziwnych, innych, dotąd niespotykanych okolicznościach. Jak wy jako zawodnicy podchodzicie do takich meczów rozgrywanych bez publiczności? No na pewno fatalnie, no jesteś to, no nie jest to coś przyjemnego, no wiadomo, kibice to jest gdzieś część piłki nożnej i jeżeli brakuje tych kibiców na stadionie, to na pewno no nie jest fajne, no nie gra się przyjemnie, kiedy jest cisza, no. Nawet na wyjazdach gdzieś ci kibice nawet przeciwnie do nas nastawieni, no to też jest jakiś dla nas bodziec, który napędza, dlatego no, ci kibice są ważnym elementem piłki nożnej i no takie są fakty. Zapytam jeszcze na koniec o takie podrażnione ambicje po dzisiejszym meczu, bo już wkrótce mecz z Wisłą Kraków. No, na pewno cieszę, że gdzieś już jest w sobotę ten mecz, no bo można się szybko zrehabilitować gdzieś w piłce nożnej, jest tak, że nie trzeba długo czekać, a tym bardziej, że w tym momencie nie trzeba długo czekać, bo to jest 2-3 dni zaledwie i można już się szybko zrehabilitować. Cieszy to, że tak szybko jest ten mecz, teraz gdzieś ta regeneracja, wracamy do Gliwic i czekamy na sobotni mecz.